Tak w skrócie, w zasadzie aspiracji chodzi o to, że jeśli mamy spółgłoski ka, ta, pa lub cia, a przed nimi lub za nimi stoi spółgłoska ha, to wtedy spółgłoska ha znika, a spółgłoski ka, ta, pa lub cia stają się przydechowe. Spójrzmy na przykłady. Starałam się wybrać takie, które są najczęściej spotykane. Więc tak, zacznijmy od słówka, które wymawia się jako otoke, a oznacza ono jak. Jeszcze raz powtórzę wymowę. Otoke. Kolejne, czyli być szczęśliwym i wymawia się to jako henbokada. Henbokada. Kolejne słówko, chyba najwięcej osób ma z tym słowem skojarzenia, jeśli mówi się je poprawnie, bo wtedy powstaje coś takiego jako chota, chota. Cie, niestety. Okej, ostatnie słówko oznacza myśleć. Wymawia się ono jako senkakada, senkakada. Okej, co jeszcze warto wiedzieć, jeśli chodzi o aspiracje? Więc tak, jeśli przed spółgłoskami ka, ta, pa lub cia będzie ha w sylabie podwójnej, to zasada aspiracji nadal obowiązuje. Przykład takiej sytuacji to na przykład słówko sielda, sielda, co oznacza niemiły, nieprzyjemny.